Ostatnia sesja Wałbrzyskiej Rady Miejskiej skupiła uwagę miejskich rajców na zmianach do budżetu na 2013 rok, a było ich sporo, bo radni musieli wyczyścić to, co władze miasta uznały za zbędny balast, w związku z czym zostali zasypani toną dokumentów zawierających autopoprawki, które były tak długie, że nie wszystkie zmieściły się na papierze i skarbnik Urzędu Miasta Ewa Kłusek musiała część z nich zreferować sama, co opozycyjni radni uznali za istny matrix. Trudno nie użyć tego sformułowania, dlatego że tak na dobrą sprawę należy powiedzieć po pierwsze, kiedy uchwalaliśmy budżet na 2013, był to budżet, który się dopinał, czyli zerował. Dochody równały się wydatki. Pan prezydent mówił, że nie będzie zaciągał żadnych kredytów i na dobrą sprawę poradzi sobie tak i będzie gospodarował tak, że absolutnie nie będzie zadłużał tego miasta. Tak zrozumieliśmy wszyscy. Dzisiaj w wyniku tych zmian, które wprowadził i ten matrix to jest nic innego, tylko to, że właśnie dzisiaj i szereg autopoprawkami czyścił tak zwany w cudzysłowie budżet, czyli znosił to wszystko, czego nie wykonał, czego się mu nie udało wykonać, zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów. Czyli rzeczywistość okazała się zupełnie inna niż optymizm, który pan prezydent prezentował w grudniu 2013 roku. Mamy deficyt w wysokości 48 milionów złotych, mamy zadłużenie, tak na dobrą sprawę ponad 300 milionowe. Więc o czym mówimy? Mamy zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji tyle, że na dobrą sprawę można by było powiedzieć, że aż żal, że tak wiele kwestii inwestycyjnych, które poprowadzał pan prezydent na kolejnych sesjach, dzisiaj radni po prostu pozdejmowali, a pan prezydent stwierdził, że to, że jest zdjęto, to nie oznacza nic, w przyszłości będzie je realizował. Pytanie tylko, na które zrobiliśmy dokumentację, które tak jak wcześniej wielokrotnie powtarzałam, być może trafią i nie daj Boże do szuflady. Zdziwienie, zdziwienie i jeszcze raz zdziwienie. Miało być bez deficytu, w dniu dzisiejszym deficyt 48 milionów i chciałoby się powiedzieć, panie prezydencie, gratulujemy takiego wykonania budżetu. Przez 11 miesięcy słyszeliśmy, jak jest świetnie, co nie zrobimy, co nie wybudujemy. I jaka jest dobra sytuacja finansowa Wałbrzycha. Dzisiaj migiem okazało się, że to nie jest tak. Te całe poprawki do tego budżetu, zmiany w tym budżecie, to troszeczkę mi przypominały grę w trzy karty. W końcu zacząłem się gubić, gdzie pieniądze zostały przeniesione, bo to ciągle zmiany przez te 11 miesięcy też było, że tu trzeba przenieść, tu obniżymy, tu podniesiemy i generalnie można się było pogubić. W każdym razie chwała za to, za takie, no nie wiem, nie chcę nazywać to cwaniactwem, no ale w jakiś sposób to jest takie, nie powiem oszustwo, ale nie mówienie do końca Wałbrzyszanom, jak jest naprawdę. Widzimy, fajnie, buduje się, robi się, w planach było o wiele więcej. Gdy opozycja mówiła, że przerasta to możliwości Wałbrzycha, no to byliśmy wyśmiewani, że nigdy tak się Wałbrzych nie rozwijał. No teraz okazuje się, że nie do końca, bo generalnie gdy pani skarbnik referowała, już potem przestałem liczyć, ale tych poprawek po prostu znoszących pewne przedsięwzięcia, czyli zabierających pieniądze, to było bardzo dużo. Po raz kolejny okazało się, że Rada Miejska tak naprawdę jest instytucją, która nie ma żadnego znaczenia. Jest posponowana przez pana prezydenta, a dowodem jest na to chociażby tryb pracy nad budżetem, nad zmianami do budżetu na 2013, ale również do 2014. Mamy 19 grudnia, dzień wprowadzenia poprawek do budżetu na 2013 rok. Tymczasem przed dwoma dniami dopiero otrzymaliśmy bardzo pokaźny plik dokumentów, który ma posłużyć do prowadzenia tych zmian. Zapoznaliśmy się dopiero z nim dzisiaj na sesji, bo data 17 grudnia jest data wyjścia od pana prezydenta i dojścia do Rady Miejskiej. Natomiast my widzimy to na sesji. Mamy podjąć uchwałę. Uchwałę, która tak naprawdę zmienia budżet, powoduje, że ten budżet ma deficyt 48 milionów złotych, a zaczynaliśmy od zera. Także naprawdę stawia to pod znakiem zapytania sens pracy Rady Miejskiej, jeżeli zaskakiwana
takimi dokumentami podczas sesji, a nie wcześniej, bo przypomnę, że racjonalnie, tak zgodnie z prawem, powinno być to tak, że tak poważna uchwała, no każda uchwała Rady Miejskiej wcześniej powinna być procedowana na odpowiedniej komisji. No ta uchwała powinna być na Komisji Budżetu i Finansów. Tak się nie stało. Ona została położona na biurko każdego radnego przed sesją. Ponadto pani skarbnik prowadziła ustnie jeszcze do tego jakieś poprawki. W tym galimatiasie naprawdę trudno cokolwiek dostrzec, poza jednym, że miało być tak pięknie, miało być zero deficytu, mamy 48. I w tym aspekcie prace nad budżetem 2014 roku uważam za pracami nad mrzonkami, marzeniami, pobożnymi życzeniami, pragnieniami pana prezydenta, a nie nad rzeczywistym dokumentem, bo jeżeli cokolwiek się z tych życzeń, marzeń, etc. nie spełni, to wyczyścimy, czy radni wyczyszczą, ja do tego na pewno ręki nie doprzykładał, wyczyszczą, że tak, żeby ten budżet był na miarę aktualnej sytuacji. Także to wszystko to jest bardziej bańka mydlana, która w każdej chwili może pęknąć i oby jak najpóźniej, ale tak naprawdę szkoda, że ona w ogóle powstaje, ta bańka mydlana. Przegłosowanie uchwały budżetowej na 2014 rok było najważniejszym punktem sesji. Nowy budżet to 569 milionów złotych dochodu, 602 miliony złotych na wydatki, co suma summarum daje deficyt w wysokości 33 milionów. Władze magistratu planują również zaciągnąć kolejny kredyt. Znowu użyłabym słowa Matrix. Po pierwsze dlatego, że ten projekt budżetu już nie jest kompatybilny z tymi zmianami, które nanosiliśmy na sesji 5 grudnia. I dzisiaj pani skarbnik powiedziała, że na pewno w styczniu będziemy tak naprawdę od nowa przyjmować budżet na 2014 rok. Jedno co jest pewne, to jest to, że planowane dochody ponad 550 czy około 560 tysięcy złotych, planowane wydatki ponad 600 tysięcy złotych, 600 dokładnie chyba dwa i deficyt ponad 33 miliony złotych. Czyli nie ma pokrycia w tych dochodach. Mało tego, pan prezydent chce wyleasingować nieruchomości, które są naszą własnością gminną i uzyskać z tego tytułu przychód na kwotę 26 milionów złotych. Chce w tym roku zaciągnąć kolejne kredyty. 28 milionów już ma klepnięte przysłowiowo w tym roku i będzie przedmiotem wprowadzenia na 2014 i 10 milionów dodatkowych. Będzie operował także możliwością zaciągania 15 milionów złotych linii kredytowej. Możliwości, jak widać, są takie, że bilansują nam się dochody i wydatki bieżące, bo na to zaciągać kredytów nie możemy, natomiast pozostałe kwestie, te związane z inwestycjami, to są kwestie, na które po prostu nie mamy i będziemy zadłużać miasto. Planowane zadłużenie miasta na 2014 rok to 321 milionów złotych. Radna Alicja Rosiak i radny Mirosław Lubiński złożyli 6 wniosków do budżetu. Te jednak spotkały się z dezaprobatą prezydenta, a co za tym idzie również koalicyjnych radnych, którzy ku naszemu zdziwieniu pokazali, że wiedzą, gdzie jest czerwony przycisk na konsoli do głosowania. Jako radni klubu WWS-u, ja, Ryszard Nowak, złożyliśmy 5 wniosków. 3 z nich, naprawdę o niewielkich kwotach, dotyczyły tego, żeby podnieść o 25 tysięcy złotych na nagrody dla wspólnot mieszkaniowych, bo one przepięknie remontują swoje budynki, zaciągając kredyty i trzeba im oddać hołd, a nic innego, tylko nagroda tego nie odda, a 25 obecnych tysięcy jest mało. Żeby ponownie wprowadzić drogę, czyli budowę chodnika na Legnickiej i Pocztowej, bo go zdjęto i zamknięto ten rozdział, chociażby w 2014 regulując stan prawny wykupu od 2 wspólnot gruntu i to jest niewielka kwota, a sprawy całkiem dokończyć po 2015, jeśli się nie da tego zrobić w 2014 roku, bo idzie inwestycja drogowa na Wrocławskiej. Oczywiście także kwestia tego, żeby w ramach posiadanych środków na remonty oświetlenia ulicznego przyjąć do realizacji naprawy oświetlenia przy ulicy Zagórzańskiej, bo tam po prostu oświetlenia nie ma, jest bardzo niebezpiecznie. I ostatnia rzecz bardzo ważna, którą tutaj pan prezydent storpedował, uważając, że to jest populizm i w ogóle, a która toczy się już od kilku miesięcy, bo rozmowy toczą się pomiędzy pracownikami, związkami zawodowymi pracowników urzędu, o to, aby z promocji, na którą w tym roku zaplanowaliśmy aż 1 360 000 zł, a jak widzimy w tamtym roku był to plan o połowę mniejszy, przekazać kwotę 500 tysięcy złotych na zrewaloryzowanie, nie podwyżkę, bo to jest kwestia rewaloryzacji dla tych urzędników, którzy najmniej zarabiają, czy też kwotowo w równej wysokości, jest ich 450, więc myślę, że byłaby to furtka. Niestety każdy z tych wniosków nie uzyskał wymaganego zrozumienia, absolutnie nie ma dyskusji, dlatego jestem rozżalona.
Budżetowa sesja udowodniła, że opozycyjni radni nie mają prawa głosu, bo choćby mówili dużo, to koalicyjni rajcy, znużeni panującą na sesji atmosferą, budzą się dopiero podczas oddawania głosu, a ten jest oczywiście taki jak głos prezydenta.